Dzień dobry. Nazywam się Adaś Niezgódka i jestem jednym z wychowanków Akademii Pana Kleksa. Mam już swoje lata i mój psycholog, pan Ludwik, poprosił mnie, poradził mi, żebym rozprawił się z moją przeszłością poprzez mówienie o niej. Dlatego dzisiaj chcę opowiedzieć, jak to się wszystko zaczęło. Wszystko zaczęło się bardzo dużo lat temu, kiedy przyszedłem do takiego miejsca, właściwie siedziałem... Co to robi w moim domu? No to są piegi. Co ty robisz w moim domu? Pan Ludwik powiedział, że... Pan kurwa Ludwik... Gałgan! Intruz! Gałgan, chodź! Bierz go! Bierz go! Cześć piesku. Atak! Atak frontalny! Ryczy z bólu. No nie mógłbym przejść obojętnie wobec tragedii tego niemłodego już człowieka, tak? Tak więc odpoczniemy sobie na chwilę od nowszych produkcji i zjemy coś w stylu lubię nietoperze dziś. Ja wiem, że teoretycznie nie powinno się tłumaczyć z żartów, ale czuję, że tym razem nie zaszkodzi. Jeżeli za dzieciaka oglądałeś Akademię Pana Kleksa i ci się ten film podobał, to ja nie twierdzę, że byłeś głupim dzieckiem albo coś takiego. No dawniej tego typu rozrywka dla młodych nie była zbyt urozmaicona. Moją ulubioną bajką z dzieciństwa jest Filemon i przyjaciele. I to wcale nie dlatego, że to jest jakaś wybitna bajka. No po prostu miałem możliwość oglądania ją na kasecie, przez co obejrzałem ją tyle razy, że praktycznie do dziś znam fabułę na pamięć. Nie zmienia to jednak faktu, że dziś z perspektywy osoby dorosłej Akademia Pana Kleksa jest filmem niedorzecznym i nie widzę nic złego w tym, żeby się z niego troszeczkę pośmiać. Także zapraszam was do krainy wiecznej niewolniczej pracy. Na początkowych napisach zostaje nam przedstawiona kraina bajek, no bo Akademia Pana Kleksa to nie jest zwykła bajka, to jest incepcja wśród bajek, bajka o bajkach. Tak więc tutaj mamy psychopatycznego pirata z tej bajki o psychopatycznym piracie, ludzi przebranych za żaby, dziwny związek krasnala z pół kobietą, pół wilkiem i prowadzony przez myszkę Miki samochód, w którym siedzą jeszcze pani kominiarz i... Naprawdę nie wiem, myślałem długo, ale nie mam kurwa pojęcia, kto to może być. Jak ktoś ma jakiś pomysł, co to za postać z bajki, to możecie napisać. No nie wygląda mi w każdym razie ta podróż zbyt bezpiecznie. Ta mysz zdaje się nie mieć pełnego pola widzenia. Ona się w ogóle zdaje nie mieć pola widzenia. Jezus Maria, rozjedziecie babcie! Na szczęście szybko opuszczamy to posrane miejsce i przenosimy się do naszego głównego bohatera, czyli... Nazywam się Adam Niezgódka. Mam 10 lat i 4 miesiące. To właśnie ja postanowiłem opowiedzieć wam o Akademii Pana Kleksa. Adaś jest introwertykiem. Z tego, co nam mówi sam o sobie, no to chyba niezbyt lotnym. Jego ulubionym zajęciem jest siedzenie i gadanie do siebie w myślach. W trakcie kolejnego dnia, w którym dzieci nie chcą się z nim bawić, naszego bohatera nawiedza szpak gadający i mu mówi, że no, ma iść za dźwiękiem piosenki, bo zaprasza go do siebie pan Kleks. Chłopiec, zdając sobie sprawę z tego, jak żałosne jest jego życie, uznaje, że nie ma nic do stracenia i podąża za rozkazami gadającego ptaka. Na wyspach bergamutach podobno jest to smutak. Widziano także osła, którego mrówka niosła. I presowane szczury na szczycie szklanej góry. Jest to słoń z trąbami dwiema i jego wyspy nie ma. Bardzo się cieszę, że trafiłeś do naszej bajki, Adasiu. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze czuł w mojej akademii. Na drugim piętrze mieszczą się moje sekrety. O, do których wstęp poza mną ma tylko szpak Mateusz. Tam się można dostać tylko przez komin. Jak widzisz... Nigdzie nie idź z tym mężczyzną. Przecież go nie znasz. On może ci zrobić krzywdę. Dziś będziesz mi pomagał w przygotowaniu obiadu, zgoda? W naszej bajce odnajdziesz wszystkie barwy tęczy. Jednym z moich sekretów jest również to, że potrafię przyjść do golarza Filipa po nowe piegi. O, musimy się pośpieszyć. Mateusz dzwoni na obiad. Adasiu, przelejesz zupę do was i zwieziesz na dół do jadalni, a ja tymczasem zajmę się kaczką, dobrze? No nieźle nam się rozpoczyna ta magiczna podróż do świata bajek.
Adaś, chłopiec, który przez całe dzieciństwo marzył, aby wyrwać się z nędzy i przyziemności codziennego życia, w końcu dostaje swoją szansę. Trafia do baśniowej krainy, gdzie wydawać by się mogło, spotka go wiele przygód. I jego pierwszym zadaniem jest... Przelejesz zupę do was i zwieziesz na dół do jadalni. Alej, nalewaj zupę, tania siło robocza. Jak skończysz, mam dla ciebie kolejne magiczne zadanie. Otóż to jest magiczny wysysacz. I on wysysa złe moce, które się znajdują na podłodze. Więc musisz tym całą podłogę w domu tak przejechać, żeby wyssało złe moce, żeby nas złe moce czasem nie dopadły. Najgorsze jest to, że po jego minie ciężko rozpoznać, czy on jest rozczarowany, czy nie, bo no właśnie, w rolę Adasia wciela się moim zdaniem najgorsze aktorsko dziecko spośród tych wszystkich innych chłopców wcielających się w rolę uczniów akademii. Naprawdę, on ma jedną emocję. To jest jedna twarz, jeden wyraz twarzy, to jest ten wyraz twarzy i on opisuje dokładnie każde uczucie. Wzburzenie, euforia, wstyd, poczucie winy, błogość, podniecenie, szczęście, nienawiść, irytacja, wściekłość, tęsknota, dyskomfort, ekscytacja, trwoga, zawód, kurwa, wszystko jedna twarz. Po wykonaniu pierwszego magicznego zadania Adasiowi przychodzi poznać się z resztą świty. Przedstawiają się oni nowemu, śpiewając dość okrutną piosenkę o spersonifikowanej kaczce, która jest tak nieprzystosowana społecznie, że inne kaczki sprzedają ją rzeźnikowi w celu konsumpcji. Nowy nie ma jednak prawa do zupy i musi wracać do kuchni nadal pomagać profesorowi. A co pan będzie jadł, panie profesorze? No, dwie pastylki na porost włosów i cztery piegi w zupełności wystarczą. Piegi doskonale działają na pamięć, na rozum i chronią od kataru. Dobra, bajka bajką, ale to jest po prostu obrzydliwe. Piegi to jest przecież część ciała, tak? Nie ma ciała, nie ma piegów. Dla mnie równie dobrze kleks mógłby jeść pieprzyki albo strupy. Niestety staje się rzecz przykra. Zapas piegów Ambrożego jest wyczerpany. W celu uzupełnienia go nasz bohater zostaje wysłany do golarza Filipa, który ma dać mu je podobno za friko. Będę cię musiał prosić, Adasiu, ażebyś zechciał pójść do golarza Filipa po nowe piegi. Kolejne magiczne zadanie, Adasiu. Musisz skoczyć do fryzjera i przynieść mi coś, co potrzebuję, bo mi się nie chce. A, zapomniałem. Pamiętaj, to jest magiczna przygoda. Nikomu nie mów. Musisz spełnić tę misję, od tego zależą losy świata. Uważaj na ludzi przebranych za żaby. Nie, w sensie naprawdę, uważaj na ludzi przebranych za żaby, oni są popierdoleni. Niezgódka, jak przystało na dobrego niewolnika, idzie wykonać zadanie bez pytania. Początkowo nie zostaje zbyt ciepło przyjęty. Czego tu szukasz, urwisie? Jest fryzjer dla panów, a nie dla smarkaczy. Pewnie przyszedłeś coś zwędzić. Powiedz mi zaraz coś za jeden, ty gałganie. I kto cię tu przysłał na przeszpiegi? To jest akurat całkiem zasadne pytanie, zadaję sobie codziennie. Kto ci tu wysłał na przeszpiegi? Czemu zagryzłeś, Adasia, niezgódkę? Gdzie jest mój schabowy? Gdy jednak na jaw wychodzi, że chłopiec jest przysłany przez kleksa, golarz Filip zmienia nastawienie i natychmiastowo wyskakuje z piegów. Więc jesteś, chłopczyku, nowym uczniem mojego przyjaciela, pana kleksa. Jakże mi miło, jakże mi miło. Prosto z kasy, świeżutkie, dzisiejsze piegi. Po pierwsze, to jest znowu obrzydliwe. Po drugie, jeżeli piegami akurat handluje niezbyt godny zaufania typ, który na co dzień w pracy posługuje się brzytwą, no to... Przepraszam, sami się prosicie o skojarzenia. Świeżutkie, dzisiejsze piegi. Czemu musiałeś dodawać, że dzisiejsze? No teraz to już w ogóle mam przed oczami, jak zdzierasz brzytwą. Co ty jesteś, główny bohater pachnidła? Chciałem jak najszybciej znaleźć się w akademii i opowiedzieć panu profesorowi o dziwnym zachowaniu golarza Filipa. O, czyli jednak mamy jakiś instynkt samozachowawczy. Zastanawiam się tylko, dlaczego Adaś chce mówić o dziwnym zachowaniu pana, którego za bardzo nie zna, innemu dziwnie zachowującemu się, którego za bardzo nie zna, a nie na przykład starym albo higienistce. Nie ma to jednak znaczenia, bo Ambroży nie ma zamiaru w tym momencie słuchać jego smutnego gęgania. Każe mu iść spać, po czym
odwiedza sypialnie chłopców po to, aby zajrzeć im w sny, bo to strasznie wścibski dziad. Rano okazuje się, że żadna rzecz, nawet poranna toaleta w akademii, nie może się odbyć bez jakiegoś cyrku. Cześć Adasiu, witamy cię o poranku i zapraszamy pod deszczowe drzewo. Kto jest dzisiaj mistrzem ceremonii? Adam III. Prosimy. Księżyc raz odwiedził staw, bo miał dużo ważnych spraw. Całą noc śniadanie i za rano na śniadanie. Nie. Okej, to jest prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjny fragment filmu. Goli chłopcy chlapią się w nim wodą. Zadecydowałem za was i uznałem, że nie chcecie tego widzieć. Zastanawiająca jest jednak reakcja samego Kleksa, który na sam dźwięk chlapiącej wody chyba uznał, że omija go coś naprawdę ciekawego, bo zareagował tak. Okej, to sobie akurat tak zmontowałem, ten skok jest trochę później, ale fajnie pasuje. Po wspólnej kąpieli, z jakiegoś powodu nazywanej ceremonią, przychodzi czas na kolejny wiersz Brzechwy przerobiony na piosenkę. Zaraz, kim są ci ludzie? To jest w akademii też? Czy to są jakieś przebitki z ulic? Dobra, wiecie co? Mam to gdzieś. Przewijamy to, bo te piosenki są no, po prostu irytujące. Co tam po piosence się dzieje? Jak dowiedziałem się od chłopców, pan Kleks za pomocą waty nasyconej kwasem sennym zbierał z lusterek wybrane sny i wyciskał je do porcelanowej miseczki. Kiedy wyschły na proszek, pan Kleks na specjalnej maszynce wytłaczał z nich pastylki, które wszyscy zażywaliśmy przed snem. Dzięki temu mieliśmy coraz ładniejsze sny. Powoli. Pan Kleks podgląda chłopcom sny, później robi z nich proszek, z proszku robi piguły i podaje je chłopcom przed snem, żeby im się lepiej śniło. Jezu, wiecie co, bo jakby HBO się o tym dowiedziało? Ale to przecież golasz Filip zachowuje się dziwnie, co nie? Gdy już dowiadujemy się, jakich metod używa Ambrozio, aby mu się w nocy dzieci nie budziły, profesor zwołuje zebranie, na którym przekazuje uczniom, jakie tym razem magiczne i pełne przygód zadania będą ich czekać. Anastazy, zamyka i otwiera bramę. Albert i pierwszy Antoni uprzątną park i boisko. Alfred i drugi Antoni nakryją i podadzą do stołu. Artur posprząta i przygotuje salę szkolną. Drugi Alfred i trzeci Antoni zadbają o porządek na schodach, w jadalni i w sypialni. Ty, Adasiu, pójdziesz do bajki o dziewczynce z zapałkami i przyniesiesz mi pudełko zapałek, dobrze? To jest najnudniejsza akademia na świecie. Serio, już będąc dzieciakiem, wolałbym chyba jakieś zadania matematyczne rozwiązywać, no. Naprawdę, jak byłem dzieckiem, ciekawsze dla mnie było rozwiązywanie zadań matematycznych niż zapierdalanie na mopie. Oczywiście fajne jest to, że Ambroży stara się nauczyć chłopców, że obowiązki domowe same się nie wypełnią, no ale cholera jasna, to powinien być dodatek chyba, a nie główny motyw przewodni. Gdzie są te wszystkie przygody? Gdzie jest ta magia? Póki co, poza zamiataniem schodów i nakrywaniem do stołu, jedynymi atrakcjami jest tańczenie do głupich piosenek i ceremonia kąpieli pod magicznym drzewem. Ja, Adasiu, niesiesz mi pudełko zapałek, dobrze? Szkoda, że jeszcze po fajki mu nie kazałeś skoczyć i po browara. Dopełniłoby to obraz patowujaszka doskonale. Oczywiście nie można było wysłać Adasia po prostu do sklepu. Nie, trzeba by było zryć psychę i wysłać do wnętrza najbardziej mrocznej baśni Andersena, opowiadającej o biednej dziewczynce, która w Wigilię Bożego Narodzenia zamarza na ulicy na śmierć. Dzień dobry, chłopcze. Widzę, że jesteś z zupełnie innej bajki. Ciekaw jestem, co cię do nas sprowadza. Przyszedłem po zapałki, proszę pana. Przysyła mnie pan Kleks. Daj mi pudełko, kochany. Proszę, zanieś panu Kleksowi. I przestań płakać. Ta dziewczynka jest biedna i zziębnięta, ale na niby. Przecież to bajka. Nawet jeśli na niby, to dlaczego?
Dlaczego Adaś nie może zachować się jak człowiek i, nie wiem, zabrać z tej bajki? Czego to ma uczyć? Jest biedna i zziębnięta, ale na niby. Ale wiadomo, jak ta bajka się skończy. Dlaczego nie dasz chłopcu zapobiec? Dlaczego nie dasz mu pielęgnować w sobie ludzkich odruchów? O co tu chodzi z tą nauką? Przestań płakać. Okej, bo próbuję zrozumieć tę logikę. Czyli gdyby w tej bajce dziewczynka nie tylko zamarzała, ale też byłaby gwałcona i obdzierana ze skóry, to wtedy Adaś też, rozumiem, nie powinien reagować, bo przecież... Przecież to bajka. No podejrzewam, że nie, ale przecież widok zamarzającej dziewczynki na śmierć i pozostawienie jej po to, aby na śmierć zamarzła, też nie jest w porządku. Więc gdzie tu jest granica tego na niby? Do jakiego momentu na niby jest w porządku? I kim jest w ogóle ten facet? A, ty pewnie mnie nie poznałeś. Nazywam się Jan Christian Andersen. Ale pani Andersen przecież nie ma w tej bajce. Co więc pan tam robisz? Czekajcie, czy ten mechanizm działa tak, że bajkopisarz może sobie wymyślić bajkę, później wejść do tej bajki, teoretycznie zrobić z jej bohaterami to, co mu się podoba, po czym powiedzieć, że to nic, bo to i tak tylko na niby? Przecież to bajka. Chyba za mocno zacząłem się nad tym zastanawiać. W sensie, dobra, nie słuchajcie. Adaś zostawia dziewczynkę na pastwę minusowej temperatury i uspokojony przez Andersena wraca do akademii, w której nareszcie zaczynają się pierwsze lekcje, odkąd udało mu się do niej dołączyć. No dobra, w końcu dowiemy się, czego dzieciaki się w tej akademii tak naprawdę nauczą. Bardzo mnie to, no, ciekaw jestem. Oj, kochani, nie będę was uczył ani tabliczki mnożenia, ani gramatyki, ani kaligrafii, ani tych wszystkich nauk, które zazwyczaj są wykładane w szkołach. To mi wygląda na gadkę żywca wyjętą z kampanii wyborczych. Nie powiem wam, czego was nauczę, ale na pewno nie tego nudnego gówna, którego uczyła was konkurencja. Kleksografia. Kto rozpocznie? Ja! Proszę państwa, oto miś, a ja jestem rudy lis. Cik jest dziki, cik jest zły, pan żubr we własnej osobie. Małpy skaczą! To była ta cała lekcja, tak? To były te innowacyjne metody nauczania profesora Ambrożego. Przecież ty, kurwa, człowieku, uczysz 10-letnie dzieci nas, zwierząt. Podejrzewam, że one to już wiedzą, no. Mogę się też zaproponować taką lekcję w języku obcym, nie wiem, angielskim, czy wtedy to bardziej rosyjskim. Przecież w Akademii Pana Kreksa tu się nie uczy takich głupot, co w szkole. W Akademii Pana Kreksa raczej stawia się na powtórzenie materiału z przedszkola. No lepiej utrwalać już nabytą wiedzę, niż nabywać nową. Po zmieniającej całkiem spojrzenie na świat lekcji nazw zwierząt, Ambroży zabiera dzieci na strych, gdzie znajdują się chore meble. Tam kompletnie zapomina o uczniach i zdaje się po prostu bardzo dobrze bawić sam ze sobą. No jak tam, mój mały, jak tam? Gorączka ustąpiła. Pięknie się zrosło, pięknie. Jeszcze 2-3 dni i będziesz zdrów jak... O, moja pacjentka. Widzisz, tego ci brakowało. O, ostrożnie. To zajrzę do ciebie znowu, a za 2 dni będziesz zdrowa. No, pięknie, pięknie, pięknie. Patrzcie uważnie, chcę was nauczyć, jak leczy się pęknięte lustro. Tak. Chwila skupienia. Nie jestem co prawda nauczycielem, ale polemizowałbym z tym, czy to jest nauka. No bo jak komuś coś demonstrujesz, nie wyjaśniając za bardzo zasad tego, co demonstrujesz, to nie jest nauczanie, no. To jest bardziej prezentacja. Chcę was nauczyć, jak leczy się pęknięte lustro. Tym tokiem rozumowania, no to każdy magik urządzający swój pokaz magii uczy widownię, jak czarować. Każdy piosenkarz grający koncert uczy słuchaczy, jak się śpiewa i gra na instrumencie. Każdy aktor, załapaliście chyba, o co mi chodzi.
Po zajęciach niech Anastazja i Artur zaniosą lustro do jadalni. Okej, coś dalej jeszcze będzie uczone? Czy to już koniec dnia szkolnego? Witam zawodników obu drużyn na lekcji geografii. O, widzę, że forma znakomita. Zaraz. Że on wcześniej nie mówił. Nie będę was uczył ani tabliczki mnożenia, ani tych wszystkich nauk, które zazwyczaj są wykładane w szkołach. Przynajmniej teraz moje porównanie do kampanii wyborczych jest jeszcze bardziej trafne. Skrytykuj elementy programu konkurencyjnej partii, po czym umieść dokładnie te same elementy w swoim programie. Właśnie to zrobił Kleks. Mecz powinien być interesujący. Proszę do siebie, kapitanów. Witam. Cześć. Uwaga. Europa! Londyn, Berlin, Tatry! Kielce! Kamila, Wisła! Azja! Iran, Stabil! Kraj, Moskwa, Jelisiej! Tokio! Okej, Kleks to oszust. To jest najgorsza lekcja geografii, jaką w życiu widziałem. Rodzice powinni domagać się zwrotu czesnego. Chciałbym, moi kochani, abyście na dzisiejszej lekcji poznali mowę ptaków, żab, ryb i raków. Wszystkie one, jak z pewnością wiecie, mówią do Rymu. No nareszcie, w końcu coś konkretnego. Boże, ile trzeba było czekać. Nie, no dobra, jeśli on faktycznie nauczy dzieciaczki rozumieć mowę ptaków i zwierząt, to ja cofam wszystkie krytyczne słowa, które padły z mych ust pod adresem Kleksa. To będzie faktycznie niesamowita umiejętność. O, rytonęła. Nie martw się, Antoni. Postaramy się ją uratować. Słyszę? Słyszę, że ptak Mateusz wzywa nas na obiad. W takim razie lekcje ptasich rozmówek odkładamy do wtorku. No kurwa, jak żeby inaczej, no. Widziałem, że dziad ściemnia na 100%. Za każdym razem, jak już się ma wydarzyć coś faktycznie magicznego, to sobie wymyśla jakieś tego typu gówno. Uhu, szpak Mateusz. No przepraszam, no nie mogę dzisiaj. No może jutro, chociaż nie obiecuję, że jutro akurat o tej godzinie, kiedy będę was chciał tego nauczyć, znowu szpak Mateusz zawoła nas na obiad. Tylko nie myśl, Adasiu, że jestem jakimś sztukmistrzem czy czarnoksiężnikiem. Ale ja nic takiego nie myślę. Ja po prostu myślę, że jesteś oszustem. Po obiedzie chłopcy powędrowali nad staw łowić ryby. A pan Kleks zajął się łapaniem motyli. Była to jego ulubiona zabawa. Opo i tu cię mam. Cokolwiek by nie mówić o tej scenie, to w sumie jest pewnego rodzaju kamieniem z serca. No bo jeśli to jest ulubiona zabawa pana Kleksa, to raczej jest po prostu pierdolnięty, a nie zboczony. Wracając z lasu, Adaś spotyka golarza Filipa, który próbując za wszelką cenę zostać incognito, robi jednocześnie wszystko, aby wyglądać na najbardziej podejrzanego człowieka na świecie. Przyznaję, że mistrzostwo kamuflażu w wykonaniu golarza Filipa bawi mnie za każdym razem. Popatrzcie na typa, no. Co on chce, kurwa, osiągnąć? Nie wiem do końca w jaki sposób, ale Adaś trafia do dziupli szpaka Mateusza, który czuje chyba mocną potrzebę, żeby się komuś wygadać. Usiądź, proszę. Opowiem ci o swoim losie, a zrozumiesz, dlaczego w tej kryjówce gromadzę od lat najprzeróżniejsze guziki. Wyobraźcie sobie, że ta historia szpaka Mateusza będzie trwała pół godziny. Pół godziny smutnej opowieści o smutnym losie smutnego szpaka kiedyś chłopca. Są tacy ludzie, nie? Czasem się trafią, że jak znajdą już jakiegoś frajera, którego mogą się wygadać, to opowiadają
aż tamten zaśnie albo sobie pójdzie. Zdarzają się tak. To nam się tutaj zdarzył taki szpak. Przymknij oczy, a lepiej będziesz mógł wyobrazić sobie moje przy... Ochujałeś? Nic nie będę zaprzymykał. Ty może przymknij, dziób. Lepiej. Nikt cię nie prosił o autobiografię. To raz. Dwa. Miał być film o Akademii Pana Kleksa. Będziemy teraz o jakimś chłopcu, co nie mógł na koniec. Jesteś zakałą tego filmu, szpaku Mateuszu. I gówno mnie obchodzą twoje pierdolone guziki. Dobra, chyba trochę przegiąłem, nie? Chyba... Opowiadaj może. Co mi szkodzi? No więc tak w skrócie, to Mateusz był synem króla, jednocześnie jedynym spadkobiercą tronu. Za młodu bardzo lubił przyjaźnić się ze zwierzątkami oraz mordować zwierzętka. Przyjaźnił się ze swoim koniem, a mordował, no, co popadnie, co w rączki wpadnie. No, chłopak generalnie to lubił. Tak bardzo to lubił, że no, zaniedbywał przez to wszystko inne. Wzbudziło to gniew nauczycieli. Niepozorni nauczyciele, konfidenci są tak naprawdę tutaj kluczowi w całej tej historii, no bo gdyby nie oni, to Mateusz by nigdy nie został szpakiem. Miejcie to na względzie, nauczyciele drodzy, jeśli jakieś to oglądanie. Bądźcie zbyt nadgorliwi, po prostu róbcie to, co do was należy, czyli wystawiajcie jedynki. No bo tak, no przez ich reakcję król wydał dekret o zakazie jeżdżenia na koniu nałożonym na jego syna. Troszczę o zdrowie naszego syna i następcy tronu zabraniamy mu jeździć konno i brać udział w turniejach strzeleckich. A on nie mógł mu po prostu powiedzieć na osobności: synu, zabraniam ci jeździć na koniu, gdyż się o ciebie martwię. Każda domowa decyzja tej rodziny wiąże się z organizowaniem takiego zgromadzenia. Oto wola króla! No witam was poddani, zorganizowałem to zebranie, bo mojej żonie od wczoraj łzawi oko i no nie bardzo wiemy co zrobić. Czy ktoś ma jakiś pomysł na łzawiące oko? Decyzja króla napełniła moje serce goryczą. Ciekawe, że w tej historii szpak Mateusz opowiada o tym, że jego opiekunka była niezła. Chłopiec w każdym razie po publicznym upokorzeniu popada w depresję. Jestem przekonany, że nie pomaga mu w niej ten idiota, który rzępoli na jakimś gównie najsmutniejszą piosenkę świata. Człowieku, powinieneś przestać, zostaniesz zaraz posądzony o współudział w samobójstwie. Pewnej nocy pod okno chłopca podbiegł jego kuń. Jezu, co oni mają tam nie tak z tym łzawieniem? No, toż to jakaś epidemia jaglicy chyba panuje. No w każdym razie nasz mały Sydney Polak nie zastanawiał się długo, ubrał się, wziął broń i wsiadł na swojego przyjaciela, wraz z którym wyruszył do lasu zamordować jakieś niewinne zwierzaczki. W imieniu króla rozkazuję ci, wilku, abyś dał mi wolną drogę. W przeciwnym razie będę musiał cię zastrzelić. Wygrana walka okupiona została poważnymi ranami, których wyleczyć nie potrafił żaden lekarz specjalista. Za powstrzymanie potoku rany księcia król odda połowę skarbca. Pół królestwa chłop zaoferował za pomoc, no ale nikt, no nikt nie był w stanie zatrzymać krwotoku. Chociaż w sumie patrząc na tych, którzy niby próbowali, to może bardziej właśnie problem był nie w ranie, tylko w tym, kto te próby podejmował. W każdym razie, oczywiście w ostatniej chwili, gdy chłopiec już praktycznie umiera, w zamku pojawia się doktor Pajhiwo. Przybył doktor Pajhiwo, nadworny lekarz wielkiego cesarza Chin. Mamy dużo czasu! Doktor Pajhiwo oczywiście na luzaku leczy królewicza i gdy wszyscy idą pić z tego powodu z radości, przekazuje mu no niezbyt ciekawą dla niego wiadomość. Strzeliłeś króla wilków i wilkolaków, a wiedz o tym, że one mszczą się okrutnie.
i nie przebaczą ci tego nigdy. Dlatego dam ci cudowną czapkę Bogdychanów, gdy życiu twemu będzie zagrażać niebezpieczeństwo. Wówczas włożysz ją na głowę i wtedy będziesz mógł się zmienić w istotę, jaką tylko zechcesz. Gdy niebezpieczeństwo minie, pociągniesz za ten guzik i znów odzyskasz swoje książęce kształty. No dobra, ale jak tak wielkiego, groźnego króla wielkich, groźnych wilków zabiło dziecko na koniu, to może te wilki jednak nie są takie wielkie i takie groźne i może nie ma się czego obawiać. Powoli, dajcie mi chwilę, bo się pogubiłem. Czyli rozumiem, że wilki przeprowadzają odwet na mieszkańcach miasta, królestwa za zabicie ich króla. Coś, ja już do końca nie wiem, czy to są wilki, czy ludzie. To nie ludzie, to wilki. Dobrze, więc tak to zostawmy. Wilki spuszczają srogi w pierdol mieszczuchom, a mieszczanki... No nie chciałbym dopowiadać, ale mam pewne obawy wobec tego, co ten wilk chce z tą panią zrobić. W ogóle dlaczego przywódca wilków był prawdziwym wilkiem, a jego armia to są ludzie przebrani za wilki? To nie ludzie, to wilki. Dobra, już. Chłopcy udaje się uciec za pomocą zaczarowanej czapki doktora Pajhiwo. Brak guzika oznaczał, że po zmianie postaci nigdy już nie odzyskam ludzkich kształtów. Chcę być ptakiem. Po wysłuchaniu łapiącej za serce historii, Adaś odważnie deklaruje, że nie spocznie, dopóki nie znajdzie zaginionego guzika doktora Pajhiwo. Nie spocznę, dopóki nie odnajdę czarodziejskiego guzika doktora Pajhiwo. Tylko że teraz akurat no, nie może za bardzo, bo pan Kleks akurat wysyła balon w kosmos. Już moi kochani, bardzo chciałem, abyśmy wszyscy... byli obecni przy starcie naszego balonu, który wraz z moim trzecim okiem wysyłam ku jednej z planet Układu Słonecznego. Przepraszam, naprawdę próbowałem się wzbraniać od prostackich skojarzeń, jakie serwuje nam ten film, ale on naprawdę nie pomaga. Tego celu posłuży nam moja pompka powiększająca. A kiedy trzecie oko wróci z kosmosu? Adasiu, chodź się z nami bawić, idziemy nad staw. Zobacz, mamy królika. Gdy nabrawszy powietrza, poczułem przedziwną lekkość. Unosząc się coraz wyżej, nie odczuwałem lęku. Zrozumiałem, że lecę ku nowej przygodzie. Tak nam się kończy pierwsza część. Adam leci na kolejną przygodę. Przypominam, że w tej pierwszej w sumie jedyne, czego doświadczył, to ogarnianie obowiązków domowych, słuchanie jakichś kretyńskich piosenek o zwierzętach oraz bieganie staremu dziadowi po jakieś zachcianki typu zapałki i piegi. Na sam koniec mamy jeszcze urwaną scenę zapowiadającą drugą część pod tytułem Tajemnica golarza Filipa. Jakie są jego zamiary? Kto wygra wielki pojedynek? Jakie będą dalsze przygody Adasia Niezgódki? O tym wszystkim dowiemy się z drugiej części filmu. Pierwszą i drugą część należy traktować jako całość, bo tak naprawdę to chyba był jeden film, ale po prostu za długi i podzielono go na dwie części. Druga część rozpoczyna się nam od przygody, w którą wyruszył Adaś. I powiem wam, że ja tam się z powodu chłopaka cieszę, bo to wreszcie wygląda jak prawdziwa przygoda. Lata sobie nad górami i rzekami, wyjebane ma w golarza Filipa i innych frajerów. Nareszcie spełnienie dziecięcych marzeń. Wylądowałem łagodnie przed bramą jakiegoś malutkiego miasteczka. Postanowiłem wejść do środka. W niebieskim kudłaczu rozpoznałem swojego ulubionego psa Rexa, który zaginął mi 2 lata temu. Trafiłeś do psiego raju. Żyjemy tutaj w zgodzie i w przyjaźni. Zobaczysz teraz zaułek dręczycieli. W psim raju Adaś dowiaduje się, że nie można dręczyć psów, bo dla takich dzieci czeka specjalne miejsce w piekle. Znaczy się w psim raju. Dręczycielem swojego psa potargałem go za ogon. Ja dręczyłem swego psa, pchając go do dołu z wapnem. Przepraszam, co? Ja dręczyłem swego psa, pchając go do... To nie jest dręczenie, tylko morderstwo. No to jest paragraf w chłystku. Czułem się bardzo dobrze w gościnie u Reksia, ale po pewnym czasie zaczęło mi się nudzić. Raz bardziej tęskniłem za akademią. Przecież możesz polecieć gdziekolwiek, no nie musisz wracać do akademii, tam się przecież nic nie dzieje, no możesz sobie latać, wiedzieć, no cokolwiek robić. Spisałeś się bardzo dzielnie, Adasiu.
W nagrodę odznaczę cię złotą piegą. Albo możesz dostać złotą piegę. Co kto lubi. Masz może jakieś życzenie? Adasiu, może jednak chciałbyś poznać któryś z moich sekretów? Chciałbym zobaczyć, co jest po drugiej stronie Akademii, panie profesorze. Naprawdę? To jest twoje życzenie? Żeby Kleks, kurwa, odsłonił okno? Przecież przed chwilą unosiłeś się dziesiątki metrów nad Akademią, no. No, musisz wiedzieć, co jest po drugiej stronie Gamoniu. No. Dobrze, zobaczmy lepiej, co tam Golasz Filip podstawia, bo ja już nie mam siły do tego bachora. O, to prawdziwe dziecko! O, cywilizacji komputerowej wyposażone w system zdalnego, laserowego sterowania. Numery... O, skończą się żarty z fryzjerów, rozczochrane czupryny! Nieprecyzyjne tańce. No dobra, czyli motywacją Golarza Filipa jest to, że wkurwiają go zadowolone, źle ostrzyżone dzieci. Dlatego to stworzył lalkę, robota, dziecko, które... No dobra, nie wiem, o co chodzi w tym planie tak naprawdę. Chyba celem jest polepszenie systemu szkolnictwa. No gość jest po prostu zły, okej? Okay? Coś tam syknuje. Jest jedno ale, szefie. Jak to będzie się ruszało? Tym drobiazgiem zajmie się nasz poczciwy Kleks. Obejrzymy sobie to zresztą na tym ekranie. Cała Akademia nafaszerowana jest moimi kamerami. I nikt się nie zorientował, kiedy je w ogóle zamontowałeś, Golarzu? Kleks nigdy nie zobaczył, że jest, że ma monitoring w domu i w ogóle... Dobra, wiecie co? Gość ma przynajmniej jakiś cel w życiu. Nie wiem do końca jaki, ale on najwyraźniej wie. Mi to wystarcza, szanuję go za to. Ambroży mówi swoim uczniom, że jesienią jest najwięcej skarbów, więc warto byłoby ich poszukać w parku. W rzeczywistości oczywiście wcześniej rozrzuca pewnie tam jakiś złom po to, aby mieć gnojarzy na chwilę z głowy i móc sobie spokojnie, nie wiem, połapać motyle albo choroby weneryczne. Adaś i jego ziombel mają jednak ciekawsze plany. Mam do ciebie sprawę. Kiedy ciebie nie było, znalazłem bardzo fajną dziuplę. Ale jakoś nie miałam odwagi wejść do niej sam. Chcesz? Okazuje się, że w dziupli siedzi jakaś baba i śpiewa sobie piosenki. Na szarym pamięci tle. Jeśli mnie dotkniecie, natychmiast przemienicie się w żabki i zostaniecie tu na zawsze. Dlatego też uszanujcie moją wolę, a spełnię po jednym życzeniu każdego z was. Chciałbym mieć kluczyk otwierający wszystkie drzwi i gwizdek, który przynosi z miejsca na miejsce. No i Alojze elegancko, chłopak jest świadomy. Wykorzystał w 100% nadarzającą się okazję i zamówił sobie gadżety, które pomogą mu bardzo w późniejszej karierze złodzieja. Chciałbym mieć kluczyk otwierający wszystkie drzwi i gwizdek, który przynosi z miejsca na miejsce. Twoje wymarzone przedmioty. No ale znając Adasia, to pewnie nie przemyśli sprawy i pierdolnie jakąś głupotę zaraz. Chciałbym dostać guzik od czapki słynnego doktora Paihibo. No Adaś nie byłby Adasiem, gdyby nie... Jeśli się pośpieszysz, znajdziesz go w Akademii. W ogóle to niezła sucz tej królewny. Gwizdek i kluczyk dla Aloizego jakoś od razu się znalazł, ale jak już guzik, to... Nie, guzik to musisz znaleźć w Akademii, bo... Alojzy wybrał dwa życzenia i tak naprawdę dla ciebie już nie ma. Po powrocie Alojzy i Adaś przypadkowo natrafiają na wściekłego Golarza Filipa, który ma do Kleksa jakąś mocną sprutę. Koniec! Od dzisiaj proszę sobie szukać innego fryzjera! Nie będę więcej strzyk ani pana, ani pańskich uczniów! Skończyły się darmowe piegi. Po godzinach poszukiwań i znalezieniu wszystkich porozrzucanych przez dziada rupieci, no trzeba znowu wymyślić coś, czym można by było zająć dzieciaszki tak, aby myślały, że robią coś fajnego. Mówiłem dzisiaj po kolacji przy ognisku odczytać sennika mojej akademii. Sen, który przyśnił się Adasiowi niezgódce. Ale fajnie! Tak więc no, pan Kleks czyta sen, a my go widzimy w formie kreskówki i tak. Kreskówka kilkuminutowa jest... Ona jest dziwna nawet, jak na standardy tego filmu. Adasiu, ratuj mój pociąg!
No w sumie sny są dziwne, więc może nie ma się czego czekać. Teraz taki szybki quiz, jak myślicie, skąd pochodzą te dźwięki? Otóż jest to, moi drodzy, prysznicowa słuchawka zjadająca chmury. Zapominamy o sprawie, bo nazajutrz dzieje się rzecz przełomowa. Moje trzecie oko wróciło z kosmosu. Co za cuda. Widzę życie na gwiazdach! Takiej bajki jeszcze nikt nie wymyślił! Opowieścią o gwiezdnych ludziach przyćmimy wszystkie bajki. Jutro po obiedzie zaprosimy sąsiednie bajki na opowieść o gwiezdnych ludziach. A, mam do was prośbę. Niech zgadnę. Trzeba pewnie z tej okazji posprzątać chatę i nakryć do stołu. A, mam do was prośbę, abyście posprzątali Akademię i Park na przyjęcie gości, a ja przygotuję salę projekcyjną. Ty cwany grzybie. Podczas gdy pan Kleks w zaciszu zabawia się swoim trzecim okiem, chłopcy oczywiście zapierdalają, nakrywając najjutrzejszą kolację. Robią to w ogóle w środku nocy z jakiegoś powodu. Nie wiem, widocznie mają jeszcze dużo do odhaczenia. Kurze zetrzeć. Kiblo odetkać. Tymczasem niespodziewanie zjawia się... No właśnie, jak myślicie, kto się zjawia? Kto mógł się niespodziewanie zjawić w środku nocy? Ciekawostka. No się panowie, jesteście głodni. Zaraz poprosimy pana Kleksa, żeby przyrządził dla panów coś na kolację. Po cóż od razu niepokoić pana Kleksa? Chłopca trzeba położyć spać. Jest wolne łóżko? Proszę, tutaj, w naszej sypialni. To ja nie mam zbyt wiele czasu. I tak zaraz znikam. Braniu? Bardzo nie lubi, żeby go budzić. Dlatego nie będziemy go rozbierali. Powiedzcie swojemu profesorowi, że jak wszystko dobrze pójdzie, jutro dostanie świeżutkie pieni. Zobaczycie, że mój Adolf bardzo się będzie wam podobał. Kładźcie się spać! Okej, tak więc golarz Filip w środku nocy przemyca do akademii chłopca robota o imieniu Adolf. Chociaż on podobnie to... Podobno w sumie nie jest chłopcem. Tak. Tak, moi drodzy. Adolf nie jest żywym chłopcem, tylko lalką. To niemożliwe. Adolf został przemycony podstępnie. Podstępne to może być coś, co zawiera w sobie jakikolwiek podstęp. Tymczasem golarz Filip sprawia wrażenie kogoś, kto na freestyle'u wpierdala się profesorowi na chatę z kukłą, licząc na to, że ten i tak będzie zajęty odwalaniem jakiegoś syfu, a nikt z grupy lalusiowatych płaczków marzycieli mu się przecież nie postawi. No i udało się, ale nadal nie nazwałbym tego podstępem. Po prostu będąc odpowiedzialnym za kilkunastu chłopców, trochę za łatwo pan Kleks chyba dopuszcza do sytuacji, w której jakiś stary dziad w środku nocy wbija im do sypialni. Będziemy mieli sporo kłopotów. No i tutaj pełna zgoda. To imię nie oznacza nic innego jak kłopoty. I w tej bajce jest dokładnie tak samo. Adolf bowiem po wywołaniu w nim funkcji życiowych okazuje się być małym skurwysynem, zdającym się być zaprogramowanym jedynie na psucie innym zabawy. Tutaj na przykład postanawia popsuć wieczorną imprezę, na której profesor Ambroży miał opowiedzieć historię o gwiezdnych ludziach, którą ujrzał w swoim trzecim oku. Tylko się gapisz! Pora zetwora, wynoście się stąd. Bukiem dobry. Zaraz się tu kurwa zapierdolę. Bądź dobrym robocikiem i wypierdalaj stąd. Te cuda techniki. Już nawet dupków potrafią programować. Tego chłopca trzeba zabić, kurwa. Sprawia to przykrość panu Kleksowi, który się obraża i ucieka do swojego pokoju. Wcześniej jednak oczywiście zadaje słuszne zadania swoim podopiecznym, żeby się czasem nie nudzili. Proszę posprzątać salę. Ja spierdalam. Pan Kleks ogłasza, że to koniec zabaw i pora wracać do domu. Jednocześnie daje do zrozumienia, że no widzowie mogą liczyć na sequel. Nigdy już się nie zobaczymy. A być może spotkamy się jeszcze w innej bajce. W bajce o moich podróżach. Niestety nawet tak podniosłej chwili jak zakończenie roku szkolnego mały terrorysta nie jest w stanie uszanować. Coś jest w sekretach pana Kleksa!
Więc lepiej od razu to podrzeć, bo tak. Macie, czytajcie, sekrety. Jakbym miał powiedzieć, jaki moment w tym prawie 3-godzinnym filmie jest przełomowy, to powiedziałbym, że właśnie ten. To jest jedyny moment, w którym Ambroży Kleks traci nad sobą panowanie. Gdy zauważa, że młody nie idzie z tymi zapiskami na policję, tylko zaczyna je niszczyć dla zabawy, profesor dochodzi do wniosku, że nie ma jednak potrzeby uciekać z kraju i postanawia skarcić niesfornego gnoja raz a dobrze. O, tak. O. Zniszczyłeś moje sekrety, Adolfie. Musi spotkać cię za to kara. To już chłopak, kurwa, żeś zabił, kurwa. Powiedziałem, kurwa. Koniec. Wszystkiemu przygląda się ze swojego centrum dowodzenia Golasz Filip, który jeszcze, gdy przed chwilą Adolf niszczył sekrety, śmiał się od ucha do ucha i odwalał znowu scenę stereotypowego złoczyńcy. Kiedy jednak chwilę później Kleks rozprawia się z jego szpiclem, Golasz Filip twardo śpi. Znaczy się, no dobra, może nie wiem, narkoleptyk. No, budzą go w każdym razie dopiero syreny. Od razu po przebudzeniu okazuje mu się obraz grający w zapętleniu moment, w którym chłopiec kona. Dość swoją drogą brutalny. No, pora więc na ostatni zryw czarnego charakteru. Tym bardziej, że do końca filmu zostało 7 minut. Akademii Stypa. Kleks przekazuje uczniom, że w zniszczonych zwojach była cała jego wiedza i teraz jedyne co może robić w życiu to żebranie pod Biedronką. Filipowi udaje się dotrzeć do Akademii jeszcze przed końcem tej pesymistycznej przemowy i no nie wiem do końca co się dzieje. Najpierw napastnik wyciąga giwerę, którą niby strzela, ale nie wiem, to nie wygląda na strzelanie. Nagrzewa ten budynek. No, w każdym razie później rozsierdzony Kleks przemienia go w... Guzik doktora Pajchiwo. Tak nam się spina historia. Daje go Adasiowi i mówi... Proszę, Adasiu. Adaś oddaje go Mateuszkowi. Proszę, Adasiu. Jestem autorem historii o panu Kleksie. Napisałem tę opowieść, ponieważ bardzo lubię dzieci. No i okazuje się, że tak naprawdę Adaś był po prostu u brzechwy w gabinecie. No, zakończenie wiele nie dopowiada, ale to dlatego, że później są jeszcze kolejne części pana Kleksa. Jest jeszcze pan Kleks w kosmosie, jeszcze z triumf pana Kleksa, coś tam jeszcze z panem Kleksem. No nie wiem, mi wystarczy w każdym razie. Filmy dla dzieci należy dozować, gdyż najłatwiej jest się ich czepiać. Ale coś najśmieszniej się je ogląda. Dlatego mam nadzieję, że fani Akademii Pana Kleksa wybaczą mi ten odcinek i nie będzie między nami żadnych niesnasek. Do zobaczenia. Chcesz się spać?